Odczlenianie parowników jest kluczowe dla efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Gromadzenie się lodu na parowniku może znacząco obniżyć wydajność urządzeń, prowadząc do zwiększonego zużycia energii i potencjalnych awarii. Dlatego odpowiednie odczlenianie jest bardzo ważne, gdyż zapewnia utrzymanie optymalnego przepływu powietrza przez parownik, co z kolei umożliwia urządzeniu pracę przy niższym zużyciu energii i zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych, przedłużając tym samym żywotność całego systemu. Zapraszam Was do materiału, w którym szczegółowo opowiem Wam o metodach odczlaniania parowników oraz ich plusach i minusach. Parownik. Jest to kluczowy element w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz w pompach ciepła. Odpowiada on za wymianę ciepła z otoczeniem. Jak wiecie, jest to element, który obok skraplacza, sprężarki oraz elementu rozprężnego każdy układ musi posiadać, aby móc przeprowadzić wymianę ciepła, czyli mówiąc krótko, aby móc działać. Gromadzenie się lodu na takim parowniku ma miejsce wtedy, kiedy wilgoć zawarta w powietrzu wykrapla się na jego powierzchni i jeżeli temperatura parowania czynnika chłodniczego jest mniejsza od 0 stopni Celsjusza, zamarza, tworząc warstwę lodu na powierzchni naszego parownika. Co może się wydarzyć, jeśli lód zgromadzony na powierzchni parowników nie będzie usunięty w odpowiedni sposób? Po pierwsze, zwiększy nam to opór przepływu powietrza przez parownik, co obniży wymianę ciepła, jednocześnie zmniejszając wydajność całego systemu. Po drugie, spowoduje, że sprężarka zacznie pracować z większą mocą, aby zapewnić nam utrzymanie zadanych parametrów, zwiększając przy tym zużycie energii, a co za tym idzie, koszty utrzymania całego układu oraz podnosząc ryzyko potencjalnej awarii. I po trzecie, nagromadzenie się lodu może powodować nierównomierną wymianę ciepła i potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia elementów znajdujących się w układzie. Dlatego regularne oraz prawidłowe odczlenianie jest kluczowe dla zachowania efektywności i niezawodności działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Przejdźmy teraz do meritum naszego materiału, czyli przedstawienia i opisania metod odczlaniania parowników. 1. Odczlanianie naturalne. Naturalne odczlanianie parownika polega na wykorzystaniu przerw w pracy urządzenia, aby umożliwić topnienie lodu zgromadzonego na parowniku w wyniku naturalnego wzrostu temperatury wokół urządzenia lub wewnątrz niego. Metoda ta nie wymaga dodatkowej energii ani skomplikowanych systemów odczlaniania, co czyni ją przede wszystkim prostą i ekonomiczną, jednak może nie być odpowiednia dla urządzeń działających ciągle lub w bardzo niskich temperaturach, gdzie potrzeba dużo czasu do odczlenienia, a lód może się szybko odbudować. 2. Odczlanianie elektryczne. Elektryczne odczlanianie wykorzystuje grzałki elektryczne umieszczone w parowniku lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Grzałki włączane są w zależności od ustawienia sterownika i zdecydowanie szybciej niż w metodzie naturalnej roztapiają lód na parowniku. Tak więc ta metoda jest szybka i bardziej efektywna, ale zużywa dodatkową energię elektryczną, co powoduje podniesienie kosztów utrzymania, a nierzadko moc takich grzałek jest niewiele mniejsza od mocy urządzenia. Ta metoda jest najczęściej stosowana w chłodziarkach oraz zamrażarkach komercyjnych. 3. Odczlanianie gorącym gazem. Odczlanianie gorącym gazem polega na przepuszczeniu gorącego gazu przez parownik, który na czas odczlaniania staje się skraplaczem w układzie. Pary gorącego czynnika kierowane są na niego bezpośrednio z kompresora, czyli sprężarki, w celu szybkiego topnienia zgromadzonego na nim lodu. Gorący gaz bardzo szybko ogrzewa parownik, który, tak jak wspomniałem, chwilowo jest skraplaczem, co powoduje topnienie lodu bez konieczności używania zewnętrznych źródeł ciepła i generowania dodatkowych kosztów. Jest to metoda bardzo efektywna i również bardzo szybka, szczególnie w systemach chłodniczych o większej mocy oraz praktycznie w każdym klimatyzatorze czy pompie ciepła. Minusem tej metody jest potencjalnie wyższy koszt instalacji konserwacji, ponieważ system wymaga dodatkowych komponentów,
przede wszystkim zastosowania takiego zaworu czterodrogowego, dzięki któremu możemy obrócić obieg w układzie i wykorzystać tę metodę. Dlatego wspomniałem o tej metodzie w kontekście klimatyzatorów oraz pomp ciepła, ponieważ te urządzenia wykorzystujemy zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń. I taki zawór jest tam zamontowany już przez producenta, co pozwala w łatwy sposób wykorzystać tę metodę do procesu odszczelniania. Jeśli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób działa taki zawór czterodrogowy, to zapraszam Was do całego materiału, który znajduje się na naszym kanale i do którego link załączamy w opisie. Na pewno pozwoli Wam to lepiej zrozumieć działanie całego układu chłodniczego z możliwością właśnie odwrócenia obiegu chłodniczego. I metoda czwarta – odszczelnianie wodą. Odszczelnianie parownika wodą polega na polewaniu go ciepłą lub gorącą wodą, która efektywnie topi zgromadzony na nim lód. Ta metoda jest stosunkowo prosta i nie wymaga skomplikowanych urządzeń, ale może prowadzić do konieczności odprowadzenia dodatkowej wody oraz może nie być odpowiednia dla wszystkich systemów chłodniczych ze względu na ryzyko korozji lub niepożądanych zmian w wilgotności obszaru wokół tego parownika. Dlatego w komorach, gdzie wymagane jest utrzymanie niskiej wilgotności powietrza, ta metoda zdecydowanie nie będzie odpowiednia. Okej. Mamy przedstawione już wszystkie metody odszczelniania parowników, o których chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Przejdźmy więc do krótkiego ich podsumowania. Jak już wiecie, metody odszczelniania parowników różnią się pod względem efektywności, kosztów operacyjnych i zastosowania. Naturalne odszczelnianie jest ekonomiczne i proste, ale powolne i może nie być skuteczne w intensywnie eksploatowanych systemach, szczególnie z niską temperaturą do utrzymania. Odszczelnianie elektryczne szybko i efektywnie usuwa lód, ale zwiększa zużycie energii i generuje nam dodatkowe koszty. Odszczelnianie gorącym gazem jest efektywne, ekonomiczne i bardzo szybkie. Idealne dla dużych systemów, ale wymaga bardziej zaawansowanej automatyki, większych kosztów instalacyjnych oraz dodatkowych elementów w układzie. Natomiast odszczelnianie wodą jest proste, ale wiąże się z ryzykiem korozji, potrzebą odprowadzenia większej ilości wody oraz dodatkową wilgocią w pomieszczeniu. Dlatego odpowiednia metoda zależy w dużej mierze od specyfikacji danego systemu i ewentualnych preferencji użytkownika. Reasumując, odpowiednie odszczelnianie parowników jest oczywiście kluczowe, ponieważ zapobiega spadkom wydajności, zwiększeniu zużycia energii i potencjalnym awariom urządzeń. A regularne i efektywne odszczelnianie zapewnia stałą efektywność pracy systemu, przedłuża jego żywotność i minimalizuje nam koszty operacyjne. Jeśli zastanawiasz się, jaka metoda jest najlepsza, zwróć uwagę na możliwości instalacyjne i konserwacyjne, a najlepsza będzie wtedy taka, która najlepiej zrównoważy potrzeby systemu z kosztami i jego utrzymaniem. Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi co do omawianych metod przedstawionych w tym materiale, to śmiało piszcie o tym w komentarzach, a my chętnie na nie odpowiemy lub ewentualnie skonfrontujemy się z Waszymi zastrzeżeniami. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału osoby, które jeszcze tego nie robią, a wiem, że jest Was sporo, także jest to dobry moment, żeby to zrobić. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym naszym materiale dotyczącym branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Do zobaczenia!